Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Ksiądz Dawid Kowalczyk i ksiądz Sebastian Picur. Bardzo serdecznie witamy drogich uczestników domówki u świętego Jana Pawła II. Dzisiaj w tym dniu chcemy zastanowić się nad darem i tajemnicą, czyli nad sensem, nad istotą powołania kapłańskiego. Chcemy przybliżyć Wam tajemnicę kapłańskiego powołania na przykładzie świętego Jana Pawła II, ale także podzielić się swoim doświadczeniem drogi do kapłaństwa, rozeznawaniem tego powołania, ale także tym, jak chcemy to kapłaństwo, to nasze powołanie życiowe realizować przez wszystkie dni naszego życia. Zapraszamy do wspólnego spływu. Można połączyć też z początkiem życiowej drogi, z początkiem powołania do świętości, ale i też powołania do kapłaństwa, czy do życia konsekrowanego. Wojtyła, kiedy miał wolny czas, bardzo często pływał kajakiem. Była to okazja do tego, aby rozmawiał z innymi osobami, z którymi chodził na te spływy. Była to okazja do rozmowy na tematy dotyczące wiary, Pana Boga, powołania. Papież w różnych dokumentach, momentach wspominał, że powołanie jest przede wszystkim darem od Pana Boga, ale jest i tajemnicą, której człowiek tutaj na ziemi do końca nie odkryje. Również jego powołanie jest wielkim darem oraz tajemnicą. Święty Jan Paweł II w książce Dar i Tajemnica napisał, że pierwszym seminarium był dom. Było to tak zwane domowe seminarium. Wychowanie religijne przez rodziców miało wielki wpływ na kształtowanie jego wiary, pobożności. Jak zaznaczył Święty Jan Paweł II, także przykład ojca. Matkę może trochę słabiej pamiętał, z tej racji, że umarła, gdy był dzieckiem, ale potem przykład ojca, który modlił się bardzo długo, gorliwie na kolanach, czasami po nocach, był dla niego przykładem wierności Panu Bogu i także w tym domowym seminarium w jakimś stopniu zaczęło kiełkować i rodzić się powołanie do kapłaństwa. Tak było mniej więcej z początkiem powołania świętego Jana Pawła II. Gdzieś te ziarna powołania padły w domu, w postawie też rodziców, w postawie ojca. Na pewno duży wpływ na to mieli inni kapłani, z którymi się potem spotykał. A jak, księże, było u Ciebie z tym początkiem powołania? Wiesz, tak kiedy sięgam pamięcią do początków, do mojego dzieciństwa, to muszę powiedzieć, że mój dom chyba też był takim domowym pierwszym seminarium, bo zawsze to powtarzam, kiedy jeszcze byłem taki mały, że nie znałem się na zegarku, to kiedy moja mama gdzieś wyjeżdżała i pytałem się: mamo, kiedy wrócisz, to nie pytałem o godzinę, ale pytałem: mamo, czy wrócisz na koronkę, czy wrócisz na różaniec, czy wrócisz na apel o 21, czy na Anioł Pański o 12. W taki sposób dzieliłem sobie dzień, dlatego rzeczywistość wiary Pana Boga była bardzo mocno obecna w mojej rodzinie już od najmłodszych lat. Też każdego dnia wspólnie z rodziną o 21 gromadziliśmy się na apelu jasnogórskim i modlitwie, więc Pan Bóg prowadził mnie od najmłodszych lat mojego życia. I już w czasie, kiedy przyjmowałem pierwszą komunię świętą, zafascynowałem się Eucharystią, ale przede wszystkim też osobą ojca Pio, to jakim on był kapłanem. A jak było u Ciebie, księże Sebastianie, z początkiem drogi powołania? W moim przypadku to było tak, że ja też od dziecka chciałem być księdzem, a to pragnienie zaczęło się wtedy, gdy jako dziecko, nie wiem ile miałem, 4-5 lat, byłem na pogrzebie. Nie pamiętam, czy to był ktoś z rodziny, czy tam ktoś z sąsiedztwa. I wtedy dotarło do mnie, że jest coś takiego jak śmierć, że człowiek umiera, ciało idzie do grobu, potem to ciało jest zakopywane, no i co potem dalej dzieje się z człowiekiem, co potem dzieje się z nami.
tamtym i pamiętam, że mniej więcej na tamtym etapie mojego życia, już gdzieś usłyszałem, czy w domu, czy w kościele, czy może w szkole, że jest takie miejsce jak niebo, piękne miejsce. I zapragnąłem, żeby się do tego nieba dostać. Miałem świadomość tego, kim jest kapłan, że jest to osoba, która w sposób bardziej szczególny poświęca swoje życie dla Boga. I pomyślałem sobie, że taka osoba, taki człowiek, no, ma większe szanse, żeby się dostać do nieba, do tego przepięknego miejsca. I wtedy jako dziecko, właśnie niejako w obliczu śmierci, pomyślałem, że może warto zostać księdzem, skoro na pewno umrę, a no, chcę się dostać do nieba. I też uważam, że właśnie Pan Bóg połączył jakoś to pragnienie powołania do kapłaństwa z pragnieniem nieba, z pragnieniem świętości. Płynąc naszym szlakiem kajakowym, widzimy, że po drodze są różne zakręty, czasami pojawiają się jakieś strumyki, boczne rzeki, dopływy. Niekiedy nawet nie widzimy, co jest dalej, nie znamy drogi, nie widzimy, jaka jest rzeka, nie wiemy, w jaki sposób płynąć. I to uwarunkowanie tego terenu można w jakimś stopniu odnieść do rozeznawania powołania życiowego, czy powołania do kapłaństwa, czy życia zakonnego. Przed człowiekiem malują się różne perspektywy, różne opcje i też człowiek zastanawia się, co i w jaki sposób ma wybrać. Podobne stany ducha, tak to określę, przeżywał Karol Wojtyła. On także nie od razu był pewien, że ma być księdzem. W różny sposób rozeznawał swoje powołanie, odkrywał w sobie różne talenty. Pragnął być aktorem, dlatego podjął pracę czy zaangażowanie w teatrze. Bardzo kochał język polski, różne przedmioty humanistyczne, dlatego po maturze poszedł na studia dotyczące języka polskiego. I to powołanie do kapłaństwa zaczęło w nim się potem bardziej kształtować, nabierało konkretnych wymiarów. Jak u Ciebie, księży, było z rozeznawaniem powołania? Wiesz, to był taki proces bardzo skomplikowany. Sam wiesz, księże, jak człowiek się zmaga z tym wyborem swojej drogi powołania, z drogi życiowej, ale zastanawiałem się już od najmłodszych lat, jak już wspomniałem, zwłaszcza po pierwszej Komunii Świętej, kiedy zafascynowała mnie Eucharystia, ofiara Chrystusa, ale później wiadomo, że z wiekiem poszedłem do gimnazjum, tam troszkę, mówiąc delikatnie, odszedłem od Pana Boga, od Kościoła, ale później dzięki rekolekcjom, dzięki ruchowi Apostolstwa Młodzieży na nowo do Pana Boga powróciłem. I wtedy, kiedy już byłem w Kościele, kiedy byłem blisko Pana Boga, to znowu pojawiały się w moim umyśle pytania, w moim sercu różne pragnienia, że chciałbym być po tej drugiej stronie ołtarza, chciałbym służyć Panu Bogu, drugiemu człowiekowi, zwłaszcza temu najbardziej potrzebującemu, sponiewiaranemu, poranionemu przez grzech. Zawsze fascynowała mnie właśnie Eucharystia, ale także sakrament pokuty, że dostrzegałem wielkość tego sakramentu, moc sakramentów. I kiedy ktoś zapytał mnie już w liceum, dlaczego chciałbym wstąpić do seminarium, kiedy już byłem po maturze, to mówiłem tylko jedną rzecz, że ja mówię, popatrz na te ręce, które są takie marne, takie słabe, grzeszne, a za chwilę, za moment, kiedy przyjmiesz święcenia kapłańskie, te ręce będą dotykać ciała Jezusa, będą błogosławić, będą rozgrzeszać i to mnie niesamowicie fascynowało. I później, jeżdżąc na różnego rodzaju rekolekcje, też zapragnąłem mieć kierownika duchowego, który pomógł mi rozeznawać drogę powołania, chociaż też miałem plany dotyczące rodziny, też chciałem być ojcem, chciałem mieć żonę, dzieci, chciałem być najpierw żołnierzem, później informatykiem, ale jednak to powołanie, jednak to pragnienie pójścia za Panem okazało się mocniejsze. Wydaje mi się, że cały proces rozeznawania to jest taka duchowa walka. Jak to było w Twoim przypadku? Jak już powiedziałem, od dziecka, od najmłodszych lat, kiedy pamiętam, chciałem być księdzem, potem zostałem ministrantem.
W moim przypadku może jakieś tam nie było wielkiej filozofii, czy nie wiadomo jakichś tam też szczególnych zawirowań. Oczywiście jak zdrowy, normalny chłopak miałem różne koleżanki, czasami jakieś sympatie, czy to w podstawówce, w gimnazjum, w szkole średniej. I oczywiście w różnym stopniu rozeznawałem wybór drogi małżeńskiej, ale to powołanie i pragnienie kapłaństwa było cały czas w głębi serca i Pan Bóg właśnie sprawiał, że dzięki Jego łasce to powołanie, to pragnienie dojrzewało, starało się coraz mocniejsze. Zatem może aż takich wielkich fajerwerków na tej drodze rozeznania w moim przypadku nie było. Pan Bóg może działał w sposób bardziej zwyczajny. Widzieliśmy w tej scenie przed chwilą, przy wyciąganiu kajaka potrzeba było pomocy drugiej osoby. I podobnie jest w życiu kapłańskim, czy w rozeznawaniu powołania. Taka osoba, która odkrywa swoją drogę życiową, potrzebuje także pomocy innych osób, czy to rodziców, rodziny, czasami przyjaciół, często też księży, czy sióstr zakonnych, osób, które są bliżej Pana Boga, którymi posługuje się Duch Święty. Karol Wojtyła również w swoim życiu posiadał takie osoby. Byli to na pewno jego najbliżsi, rodzina, ale także byli to księża z jego rodzinnej parafii, z Wadowic. A potem, kiedy się przeprowadził do Krakowa, wspomniał o parafii księży Salezjanów w Krakowie i wymienił tam postać Jana Tyranowskiego, osoby świeckiej, która to osoba była odpowiedzialna za duszpasterstwo młodzieży działające przy tej parafii. Właśnie ten człowiek w sposób szczególny pomógł rozeznać Karolowi Wojtyle jego powołanie do kapłaństwa, a także na tamtym etapie jego życia zajął się duchową formacją. A czy ty, księże Dawidzie, miałeś w swoim życiu takie osoby, które ci pomogły rozeznać powołanie? W moim życiu również stawało wiele osób, które pomagały mi w rozeznawaniu mojej drogi powołania. Takim głównym kapłanem, który mi pomógł, to myślę, że mogę tutaj wymienić księdza Jana Mazurka, który jest moderatorem Ruchu Apostolstwa Młodzieży, w którym się dużo udzielałem i przez rozmowy, przez jego postawę życia, czy rozmowę, czy spowiedź świętą, dużo mi rozświetlił, jak ta moja droga powołania ma wyglądać, czy chociażby kierownik duchowy, którego miałem w trzeciej klasie szkoły średniej. I to myślę, że były takie dwie główne osoby, które wyznaczyły mi tą drogę życia i pomogły mi podjąć wybór. A jak to było, księże Sebastianie, w twoim przypadku? Czy miałeś takie osoby, które pomagały ci w rozeznaniu drogi powołania? Na pewno bardzo duży wpływ na rozwój mojego powołania do kapłaństwa i też na obraz kapłana miał i ma mój brat, starszy brat, który jest księdzem. Pamiętam, kiedy był w seminarium, potem gdy został księdzem, no też jakoś żyłem tą jego historią w jakimś stopniu. Przeżywałem tę jego formację, ponieważ o tym się rozmawiało w domu i też jeździło się do seminarium, czy też spotykało z różnymi księżmi, którzy odwiedzali brata, z którymi on się spotykał. I na pewno ten kontakt z różnymi kapłanami i obraz dobrego kapłana miał wpływ na to, że i oni w różnym stopniu pociągnęli mnie do Pana Boga. Także księża katecheci, czy księża duszpasterze, którzy pracowali w rodzinnej parafii, przyczynili się do tego, że skorzystałem z wielu dobrych ich rad w odkrywaniu powołania.
Na drodze naszego spływu natrafiliśmy na pewną przeszkodę, trudność, ten mostek czy tę kładkę. Podobnie jest w rozeznawaniu powołania do życia kapłańskiego, zakonnego, czy też na drodze kapłańskiej, czy na drodze zakonnej. Karol Wojtyła również miał pewne przeszkody, czy trudności w rozeznawaniu powołania, czy w odkrywaniu tej drogi. Na pewno jedną z takich trudności był wybuch II wojny światowej. Wtedy marzenia czy plany wielu ludzi, młodych ludzi, legły w gruzach. Innym trudnym wydarzeniem, można powiedzieć takim, które wpłynęło na niego, była śmierć ojca. Karol Wojtyła został niejako sam. Oczywiście miał różnych przyjaciół, krewnych, ale ta najbliższa rodzina to już niestety nie była przy nim obecna. I można pomyśleć, że właśnie te trudności stały się dla niego przeszkodą, czy taką zaporą nie do przejścia, nie do przebrnięcia. Ale właśnie co ciekawego napisał święty Jan Paweł II w książce Dar i Tajemnica, że wtedy w tym trudnym doświadczeniu utraty ojca, przede wszystkim w trudnym doświadczeniu II wojny światowej, jeszcze jaśniej i wyraźniej widział potrzebę kapłaństwa, potrzebę bycia księdzem, aby ksiądz dawał ludziom żywego Boga, aby ksiądz dawał ludziom dobro, aby ksiądz dawał ludziom Boże przykazania, które szanują godność człowieka, które dowartościowują życie, aby ksiądz też był z tymi, którzy nie mają nikogo. Księże Dawidzie, a czy ty miałeś w swoim życiu takie trudności, przeszkody w życiu kapłańskim, czy w drodze do kapłaństwa, które mogły sprawić, że nie zostałbyś księdzem? Oczywiście takich przeszkód było całe mnóstwo, ale myślę, że taką najważniejszą i największą przeszkodą, z którą było mi trudno jakoś ją pokonać, czy ją przebyć, to poczucie własnej niegodności tego wielkiego daru kapłaństwa, ale także znak zapytania dotyczący tego, czy ja sobie w ogóle poradzę z tą wielką misją, którą mi zleca Pan Bóg, znając siebie dla człowieka takiego słabego, marnego, grzesznego. Więc to były dla mnie takie główne rozterki, czy ja jako Dawid Kowalczyk będę w stanie wypełnić tą misję, czy to, jakie mam talenty, jakie zdolności, czy tym będę mógł w jakiś dobry i zadowalający sposób służyć człowiekowi, Panu Bogu. I to właśnie były takie przede wszystkim moje takie wewnętrzne rozterki, które stały się właśnie taką zaporą w rozeznawaniu i w drodze do kapłaństwa. Księże Sebastianie, czy Tobie również towarzyszyły takie różnego rodzaju rozterki, problemy, czy takie tamy pojawiały Ci się na drodze Twojego powołania? Myślę, że każda osoba, która odkrywa, rozeznaje powołanie, zmaga się z różnymi trudnościami i można o nich mówić wiele w różnym stopniu. Może kilka słów powiem na temat kryzysu wiary, jaki miałem w seminarium. To było chyba na trzecim roku czy na czwartym roku w seminarium. Przez kilka lat formacji w seminarium też miałem okazję być wolontariuszem w hospicjum w Przemyślu. Tam pewnego razu został przewieziony taki młody chłopak, który przez przypadek został pobity przez chuliganów, zapadł w śpiączkę. I bardzo mi zależało na tym, aby Pan Bóg uzdrowił tego młodego chłopaka, aby go wybudził z tej śpiączki, ponieważ z jednej strony to było cierpienie niezawinione, a z drugiej strony wydawało mi się, że ta intencja modlitwy jest chyba dobra. Przez długi czas modliłem się w tej intencji, prosiłem o różne msze święte, także w seminarium wspólnie modliliśmy się w tej intencji, ale po pewnym czasie ten chłopak umarł i to było dla mnie takie bardzo niezrozumiałe. Dlaczego Pan Bóg do tego dopuścił, że właśnie nie było uzdrowienia, że ten młody człowiek zmarł. I wiem, że długo nie mogłem się z tym pogodzić, zmagałem się z tym, ale też Pan Bóg udzielił mi takiej łaski, zawierzenia, zrozumienia, że nasze życie nie jest tylko życiem na tym świecie, ale że jest życie dalej z Panem Bogiem. I to cierpienie jest mu wynagrodzone, przyniosło owoce i on już jest u Pana Boga zdrowy, w pełni sił. I uważam, że właśnie na tamtym etapie Pan Bóg też pozwolił mi przejść przez ten kryzys wiary razem z Matką Najświętszą, która uważam, że i wtedy wypraszała mi potrzebne łaski. Jak zmagaliśmy się z różnymi trudnościami na drodze do powołania kapłańskiego, tak teraz chcemy przejść przez tę przeszkodę i wypłynąć na głębie.
wypłynęliśmy na głębię kapłaństwa. Wcześniej zmierzaliśmy do tego kapłaństwa od dzieciństwa poprzez rozeznawanie powołania do kapłaństwa, czas seminarium, osoby, które nam pomagają poprzez różne trudności. Święty Jan Paweł II, no Karol Wojtyła, przyjął święcenia kapłańskie 1 listopada 1946 roku, w uroczystość Wszystkich Świętych. Szczególny dzień, w którym w sposób wyjątkowy towarzyszyło mu wstawiennictwo nieba w tym dniu, kiedy przyjmował święcenia kapłańskie. Święty Jan Paweł II przy innej okazji napisał, że kapłan, który podczas święceń leży krzyżem, staje się jakby posadzką, po której ludzie, owce mają przechodzić do Pana Boga, mają iść do Chrystusa. Księże Dawidzie, a jakie jest Twoje doświadczenie kapłaństwa? Do dzisiaj pamiętam pierwszą odprawioną przeze mnie mszę świętą, jak to jest wielkie przeżycie i tak zarazem wielki dar. Także pamiętam niezwykłe spowiedzi święte, które były momentem wielkiego działania Bożego Miłosierdzia. I jak mówi święty ojciec Pio, że kapłan wtedy jest świadkiem Bożego Miłosierdzia. I to mi jako kapłanowi bardzo pomaga. I nawet kiedy mam jakieś chwile trudności, jakieś wątpliwości dotyczące wiary czy powołania, to właśnie wracam do tych momentów, kiedy czuję, że Pan Bóg właśnie chce kapłanów, chce przemieniać ludzkie serce mocą sakramentalnego kapłaństwa. I to są takie piękne, piękne doświadczenia, które właśnie noszę w swoim sercu, tego, że Bóg przemienia ludzkie serca i prowadzi je do świętości i do życia. Księże Sebastianie, czy Ty masz jakieś takie wydarzenia, momenty swojego kapłaństwa już kilkuletniego, które Ci tak wypisały bardzo, bardzo na sercu i utkwiły? Jeśli chodzi o moje krótkie, siedmioletnie doświadczenie kapłaństwa, posługi kapłańskiej, to oczywiście można odnosić się do pierwszej parafii, do drugiej parafii, tej, w której obecnie jestem. Ale chciałbym powiedzieć tutaj o samym dniu święceń kapłańskich. Jak to powiedziałem na początku, od dziecka chciałem być księdzem, marzyłem o tym. To marzenie się spełniło w dużym stopniu, w jakimś stopniu, gdy wstąpiłem do seminarium. Ale dzień święceń kapłańskich był najszczęśliwszym dniem w moim życiu. Jak wchodziłem razem z innymi współbraćmi, diakonami do katedry, gdy już była procesja rozpoczynająca mszę świętą, to pamiętam ogromne wzruszenie. Mało to się nie rozpłakałem, ale dlatego, że po prostu ten moment już się dzieje, że jakby to, o czym od dziecka marzyłem, właśnie teraz się spełnia i ten dzień trwa do tej pory. I modlę się o to, abym mimo moich różnych słabości wytrwał w tym powołaniu i w tym darze, jaki otrzymałem od Pana Boga, ponieważ widzę, że ta droga kapłańska daje mi ogromne szczęście i satysfakcję. Kiedyś Pan Jezus również rozpalił ognisko nad brzegiem Jeziora Galilejskiego i potem zapytał świętego Piotra 3 razy, czy kochasz mnie, a następnie powiedział, paś owce moje. Ogień jest symbolem Ducha Świętego. To po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie ruszyli na cały świat. I dzisiaj Pan Jezus pyta różnych ludzi, szczególnie młodych chłopców, dziewczyny, o to, czy kochają Go i czy są gotowe pójść za Nim, by paść Jego owce. Pan Jezus posyła nam swojego Ducha,
posyła Ducha Świętego ludziom młodym, aby w Jego mocy szli i głosili Ewangelię, aby mocą Ducha Świętego byli gotowi poświęcić swoje życie dla Ewangelii. Pan Jezus posyłał uczniów po dwóch, zatem to są wolne miejsca dla tych, którzy pragną podjąć Jego powołanie, którzy pragną odpowiedzieć na Jego wezwanie. Pójdź za mną. Drugi nalt. Dzisiaj te Chrystusowe słowa kieruję do każdego i do każdej z was. Wypłyj na głębie. Zawierz Chrystusowi. Pokonaj słabość i niewęczenie. Na nowo wypłyj na głębie. Odkryj głębie własnego ducha. Wnikaj w głębie świata. Przyjmij słowo Chrystusa. Zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują Twojego świadectwa. Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy Tobie Chrystus. Sercem obejmuję każdego i każdą z was. Stale proszę Boga, ażeby prowadził was przez życie w świetle i mocy Ducha Świętego. Niech łaska Chrystusa zawsze wam towarzyszy. Serca wszystkim błogosławia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.